Elo, elo, 3-2-0, ja jestem Zenek, a to jest Hearthstone i Heroes of Warcraft, czy też sam Hearthstone, whatever. Tak czy siak, Hearthstone, no jak wiadomo, dostał niedawno, co kilka dni temu, dostał kolejny dodatek, Rycerze Mroźnego Tronu. No i dzisiaj będzie unboxing oczywiście. Udało mi się uciłać 7755 golda, plus mam jeszcze 6 darmowych pakietów z tego dodatku, które gdzieś tam dostałem za karczemne bójki. Nie, za areny, sorry, za jakieś te darmowe areny i plus jeszcze 3 jakieś darmowe pakiety dostałem, więc myślę, że wydam 7400 golda i będę miał razem 80 pakietów i to mi styknie. Na pewno dużo legend nie wydropi, ale mam liczone na 4 minimum jakieś, tak? No średnio co 20 pakietów ma dropić legenda, więc no zobaczymy. Dobra, przejdziemy sobie do sklepu. Ja sobie wydam... Zaraz, ile można przekroczyć? 50 pakietów, tak? Dobra, 50 pakietów. No to kupimy 50 paczek na początek. Bach, bach, bach. Za 5000 kup. W miodziu. Kupione. Zostało 2700. Mam 56. To 2400 muszę wydać jeszcze, tak? Dobra. 24 pakiety. Boom. To będzie 2400. W miodziu. Ok, zostało mi 355 golda. No i jest 80 paczek, zaczynamy zabawę. To będą 4 odcinki, po 20 pakietów w każdym odcinku będę otwierał. Standardowo. Zaczynamy. Fajna animacja. No dobra. O, jakoś dłużej się to wyświetla teraz. No. Rzadka karciocha. I co my tutaj mamy? Boże, kuźnia dusz jakaś, jadowita pułapka dla łowcy, sekret. Jeden z twoich stronników zostanie zaatakowany przez V kobrę 2-3 z trucizną. To nawet niezłe. Sekret za 2, kobra z trucizną 2-3 może być. Obrońca jakiś tam, za 3-2-8. Prowokacja, przeciążenie 3 dla szamana. Może być, nie najgorsze. Chociaż 3 przeciążenia to na bogato. Muszę powiedzieć, w następnej turze mamy, no, że zagramy go w trzeci, to mamy jeden kryształ many do wykorzystania. Nocny wyjec. Otrzymuję plus 2 ataku za każdym razem, gdy otrzyma obrażenia za 4-3-4. Otrzyma obrażenia, no spoko loko. Nawet tam ciekawa jakaś mechanika. Mogilny włóczęga za 4-4-4 otrzymuję za każdym razem, gdy zostanie zniszczona twoja broń. Okej. Okay. Dobra, lecimy dalej. Jakaś taka dziwna mechanika z bronią, no ale nie będzie. Siatka karciocha, mogilny włóczęga numer 2, kobaltowy zgubolusk. Co? To jest jakiś smok? What the fuck? Na koniec tury daj innemu losowemu przyjaznemu stronnikowi 3 do ataku. No nawet grube. Trupia wdowa. Twoje karty z agonią kosztują 2 mniej? Are you serious? To nawet niezłe. Duchowy bicz, kradzież życia. Zadaj 1 punkt obrażeń wszystkim stronnikom. Aż sobie ziewnę. Za 5-2-2, to jest ciekawe. Agonia, jeśli jest to tura twojego przeciwnika, przyzwij szkielet 8-8. To ciekawa opcja. Dobra. Lecimy dalej. Rzadka karta. Ej, no miały się nie podwajać karty w pakietach ponoć, a mam dwie takie same Paladyna. No dobra, niech będzie. Prowokacja boska tarcza. To dobre, to jest za 1-1 prowokacja boska tarcza? Naprawdę? No bez jaj. Niezła jedynka, muszę powiedzieć. Szczęśliwy gul, ale jazda. Kosztuje 0, jeśli twój bohater był uzdrowiony w tej turze. Naprawdę? To naprawdę szczęśliwy ten gul może być. Kosztuje 0, jeśli twój bohater był uzdrowiony w tej turze. No to jakaś idealna karta dla Priesta, no bez jaj. Leczymy się i zagrywamy se gula za 0. Naprawdę? Przecież ta karta jest mega dobra. Come on. Przynajmniej u Priesta, tak mi się wydaje. Tak na pierwszy rzut oka ożywiony berserker. Za 1, gdy zagrasz stronnika, zadaj mu 1 punkt obrażeń. Pójdzie w tłoku. Ale ten gul jest ciekawy. I tych dwóch typów dla Paladyna... też są nieźli. Rzadkie? Miodzie, co my tu mamy? Duszowładna Walkyria. Za każdym razem, gdy ten stronnik przeżyje, otrzymuje obrażenia. Przeżyje, otrzyma obrażenia przez Wigula i 2-2. No, może być. Za 3. Przeklęta uczennica. Zaklęcia twojego przeciwnika kosztują jeden więcej. A tu jeszcze coś zostało.
Kościana Mara. Co to jest? Okrzyk bojowy daje przyjaznemu stronnikowi 4-4 oraz prowokacji 5-5 za 7 na bogato. I znowu ta prowokacja z przeciążeniem. Za 3. Rzadka karta. Łota, rzadka karta. Pora. Pożarcie umysł, skopij 3 karty stali przeciwnika i odkryj i dodaj je do twojej ręki. No spoko loko. Co to jest? Córa słońca, okrzyk bojowy daj sąsiednim stronnikom. O, stronnikom, 2 do zdrowia, no bo spoko. lodołamacz, zniszcz każdego zranionego przez tę broń. Może być. Na szamana, tkanie sieci. Przyzwij 2 pająki, 1-2 struciznu. Za 5? Przyzwij 2 pająki, 1-2 struciznu za 5? Oh my god, serio? Mrul z lok. Okrzyk bojowy, zamroź przeciwnika. Właśnie, tak się zastanawiałem. Skąd szaman ma wytrzasnąć zaklęcia, czy cokolwiek, co zamraża? A tutaj jest jakiś murlok, który zamraża. Dobra, kombi się z lodołamaczem. Lecimy dalej. W końcu jakiś epik, chryste. Uścisk ciemności. Wybierz nowego stronnika. Wybierz wrogiego stronnika. Przejmij nad nim kontrolę na początku twojej tury. Tańsza wersja, kurczę, kontroli umysłu. Klinga cienia dla Łotra. Okrzyk bojowy, twój bohater posiada w tej turze niewrażliwość. No, nawet spoko. Za 3, 3-2, dobra broń. Niedroga i umiejka jest całkiem spoko. Trucizna pijawki, daj twojej broni kradzież życia dla Łotra. Spoko loko. Upiór mrozu. Okrzyk bojowy, dobierz kartę, jeśli któryś przeciwnik jest zamrożony. Spoko. 3 czy 4? Nawet dobre. Upiór mrozu. Lecimy dalej. A może jakaś legenda? Przeklęta uczennica znowu. Zblazowany krwpijca. 1-1 za 1. Okrzyk bojowy zniszcz przyjaznego stronnika, a otrzyma 2-2. Super partia dla czarnoksiężnika. Kuźnia dusz, robisz mnie w obronie z twojej talii. Wrygul. Agonia. Jeśli jest to tura twojego przeciwnika, przyzwij gula 2-2. Super partia. Kościany baron, agonia, daj 2 szkielety, 1 do twojej ręki. Pójdzie w chłopu. Dobra, lecimy dalej. Złota, zwykła karta. A coś rzadkiego? Tykające plugastwo. Za 4, 5, 6 agonia, zadaj 5 punktów obrażeń twojemu stronnikowi. Twoim stronnikom, o w mordę, to na bogato. Wszystkim stronnikom Mistrzostwo Świata. zszyty łowca, to to jest, okrzyk bojowy, odkryj kopię stronnika z twojej talii. Whatever. Wyniesiona cieni, na koniec twojej tury daj innemu losowemu stronnikowi 1-1. Nawet spoko. To pasuje bardziej do jakiegoś agro. Znowu wyniesiona, co to jest? Opiekunka grobów. Agonia, daj losowego stronnika z agonią do twojej ręki. No, może być. Tkanie sieci znowu. Jest morderczy pingwin. Za 0-1-1, który jest bestią. I znowu mam tego typa 1-1, kurczę, za 1 z prowokacją. I z płoską tarczą do paladyna. No może tak... No właśnie, miałem mówić. Sie! Jest coś dla maga! Nice! Jaina, pani mrozu. No jest epic dla maga też. Co to mamy? Simulacrum? Skopiuj stronnika o największym koście w twojej ręce. Za 3? Może być. Co to robi ta legenda? Okrzyk bojowy, przyzwij żywiołaka 3-6. Twoje żywiołaki w tej grze mają kradzież życia. Nice. Nice. Po prostu nice. Jest legendarka. A co to robi? Jadomantka za 5, 2-5 trucizna. I klinga cienia znowu. Na miodziu. Boska tarcza, obrażenia do zaklęć plus 1. Serio? To też nie jest nie najgorsze. No jest legenda pierwsza. Lecimy dalej.
Okej, okay, znowu Murloc, znowu Pingwin, znowu ta córa słońca, zszyty już był, jadowita pułapka też już była. To lecimy dalej. O, dwie rzadkie, nice. Co my tu mamy? Coś nowego. Posiew zarazy. Przyzwi Skarabeusza, 1-5 z prowokacją, jeśli twój przeciwnik ma więcej celników, rzuć to zaklęcie ponownie. Naprawdę? No bogato. Czy no bogato? No tak sobie, ale za piątkę dwa Skarabeusza, 1-5 z prowokacją, no żeby tam, znaczy 1-5, tam te statystyki tyłka może nie urywają, ale są, no, ujdą w tłoku. Co to jest? Drabieżca z kuźni run? Podczas twojej tury twoja broń nie traci wytrzymałości. Say what? Podczas twojej tury twoja broń nie traci wytrzymałości? Jakie to ma znaczenie, że to jest podczas... Że swoją bronią mogę... Ona zazwyczaj traci wytrzymałość właśnie podczas mojej tury. No chyba ktoś zagra jakiegoś szlama i mi po prostu rozwali broń. No to jest niezłe. No bronią se naparzać, to trzeba by wykończyć tego typa bardzo szybko. Bo to jest dobra karta nawet, tak mi się wydaje. Za 4-5-3 dobre statystyki i umiejka jest mega dobro dla Łotra. No come on. Moim skromnym zdaniem. Nekrotyczny fantom. Za każdym razem, gdy zginie jeden z twoich pozostałych stronników przez Wigula 2-2. Ziunięcie Sindragosy. Zadaj 2 punkty obrażeń na samą wrogiemu stronnikowi i zamruć go. Najmniej. Dobra, lecimy dalej. Karta... A co to za makabryczny rolnik? Serio? Za każdym razem, gdy ten stronnik zaatakuje, zadaj 2 punkty obrażeń wrogiemu bohaterowi. No to jest dobre. Makabryczny rolnik, nice. Jaka nazwa? Mroźny klon, sekret. Gdy twój przeciwnik zagra stronnika, daj dwie kopie. Daj jego kopię do twojej ręki. No ujdzie w tłoku. Co to jest? Skazany na szaronit. Prowokacja, żeby przyzwij kopię tego stronnika. Nawet spoko. O, muszę sobie kichnąć, sorry. Dobra, lecimy dalej. Rzadka karta, rycerz, jakiś murlok, rycerz śmierć łuskich, za 1, 1, 1, 1, super, tych jedynek takich dziwnych dużo jest. Rekino odźwiedź, nie może zostać wybrane jako cel zaklęcia lub mocy specjalnych, super partia. Wyjątkowująca dowódczyni. Odkryj mamy nowych stronnikach włoską czarszą z twojej talii, za 3-2-2, no. Ujdzie w tłoku. Obrażenia do zaklęć za 6, 4, 4, plus 2 do zaklęć. Nika na 3. No to jest dobre nawet. Mroczny wyrok. Dobra, lecimy dalej. W końcu coś epickiego. Obsydianowy posąg. Prowokacja, kradzież życia, agonia. Zniszcz losowego wrogiego stronnika. Nice, ale za 9? No na bogato. Czempion chłodnej klingi. Za 4-3-2 szarża kradzież życia. Ue, no nie najgorsza. Sycja cieni przyzwijko 5-5 losowego stronnika z twojej talii. Kopie 5-5, a to spoko. Dobra, lecimy dalej. Karta, co tam? Pożarcie umysłu też miałem. Znowu Murloc, władca podziemi. O właśnie, jakoś tak mało kart dla druida dropi. Za 3-1-6. Prowokacja otrzymuje plus 1 do zdrowia za każdą razem, gdy przyzwiesz stronnika. Łe, to nie najgorsze. Znowu ten obrońca z przeciążeniem. Nasza mama. Znowu to czyniąca uroki. Prowokacja, zamruć każdą postać zranioną przez tego stronnika. O, jest coś znowu, co zamraża dla szamana. Kiełzar rybołów? Co to jest? Co krzyk bojowy, daj przyjaznemu stronnikowi obrażenia do zaklęć plus 1. No dobra dwójka. Nie najgorsza. Lecimy dalej. Zwykła karta. Znowu to jest, kurczę, obrońca. Znaczy prawa obrończeni, Boże, tak, dla paladyna, tylko że tym razem złota. To fajnie, będziemy nas pyłować to. Dobra, lecimy dalej. Znowu Murloc, znowu coś tam, zszytyłowca, kuźnia dur znowu i duszowładna coś tam, walkieria. Za każdym razem, gdy ten stronnik przeżyje,
Stronnik przeżyje, otrzymano obrażenia. No tak, to już było przez Wigula. Dobra. Ostatni pakiet w tym odcinku. O, jej epiczek się trafił. Kriostaza. Daj stronnikowi 3-3 i zamruź go. Ciekawe, ale można to rzucić nawet na przeciwnika, na przeciwnego, znaczy na stronnika przeciwnika. Czy też wrogiego stronnika, może w ten sposób i go zamrozić, ale damy mu 3-3. No, czasami to może pomóc, to samo zamrożenie. Chociaż w sumie można go zamrozić, a później go czymś porobić, no i tyle w temacie. Kriostaza, bo tam, znaczy tą bronią mam właśnie, tą, która niszczy wszystkich stronników, którzy są zamrożeni, tylko że taki typek będzie miał 3-3 plus jeszcze dostanie, więc to będzie trochę bolesne, coś czuję. No ale czasami może się przydać. Mroźny klon, nocny wyjec, znowu jadowita pułapka, kościany smokowiec, za 6-6-5, agonia daj losowego smoka do twojej ręki. No to całkiem spoko. Dobra, to tyle w tym odcineczku, widzimy się w takim razie w następnym. Kolejny unboxing 20 pakietów. Na razie, hej!